Witam Państwa, oczywiście witam jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. Jesteśmy wciąż jeszcze w miesiącu listopadzie, warto to zauważyć, dzisiaj jest 29 dzień tegoż miesiąca, jutro zakończymy ten miesiąc, miesiąc jesieni, miesiąc naszych zmarłych, czy w ogóle miesiąc zmarłych, miesiąc refleksji o śmierci, o przemijaniu, o sensie życia, naszego życia. Dlaczego to mówię? Dlatego, że właśnie te jeszcze dwa dni, dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela tegoż miesiąca i jutrzejszy dzień, to właśnie te dni, które jeszcze pozwalają nam na to, albo inaczej dają nam szansę, byśmy mogli uzyskać odpust zupełnie. Ja wciąż o tym mówię, no oczywiście już niedługo przestanę, bo miesiąc grudzień, miesiąc nowy, prawda, czy nowy czas, ale jeszcze właśnie te dwa dni niechaj będą okazją do tego, żeby pójść na cmentarz, na to miejsce doczesnego spoczynku tych, którzy doświadczyli tajemnicy śmierci i tych, którzy uprzedzili nas do wieczności. Uprzedzili, nie zostawili nas, proszę Państwa, ale uprzedzili. Oni po prostu wcześniej umarli, oni wcześniej przeszli przez bramę śmierci. My zmierzamy w tym kierunku, my też przejdziemy przez tę bramę. Kiedy? Pan Bóg wiedzieć raczy. W każdym razie każdy, kto żyje, na pewno tego nie uniknie, na pewno przejdzie przez śmierć, na pewno spotka się z wiecznością, na pewno spotka się z Bogiem i wtedy i śmierć, i Bóg, i wieczność przestaną dla tego kogoś być tajemnicą, czyli w swoim czasie, także dla nas. Oczywiście my nie śpieszymy się do poznania właśnie wieczności, do spotkania z Bogiem, czy do przejścia przez śmierć. To przyjdzie w swoim czasie, no ale my jesteśmy stworzeni do życia, my kochamy to życie, mimo to, że jest pandemia, mimo to, że jest właśnie ta zaraza, to robimy wszystko, żeby jakoś przez to przejść i żeby wyjść z tego, jak to się mówi, zwycięsko. O co modlimy się? O co modlimy się do Matki Bożej Uzdrowicielki chorych? O co modlimy się do Jezusa Chrystusa, lekarza nie tylko naszej duszy, ale także naszego ciała. Zatem te jeszcze właśnie dwa dni. Proszę Państwa, jak wiemy, dzisiejsza niedziela jest początkiem nowego roku kościelnego. Tak, zakończyliśmy stary rok kościelny, czyli stary rok liturgiczny. Przypominam to właśnie hasło starego roku liturgicznego, wielka tajemnica wiary, a nowy rok kościelny, który rozpoczynamy dzisiaj, rozpoczyna się nowym hasłem zgromadzeni na świętej wieczerzy. Właśnie ta święta wieczerza, proszę Państwa, to nic innego jak msza święta, to nic innego jak odwołanie się do wieczornika, więc do tego wydarzenia sprzed 2000 lat, wtedy, kiedy to właśnie Jezus w Wielki Czwartek na ostatniej wieczerzy zgromadził swoich apostołów, wtedy, kiedy dla nich przygotował się taką ucztę, rzec można pożegnalną wieczerzę, czyli kolację, mówię dzisiejszym naszym językiem, i wtedy właśnie podczas tej ostatniej wieczerzy dokonał czegoś bardzo ważnego, odprawił pierwszą msze święto, czy spróbował pierwszą msze święto, jako on ustanowił sakrament kapłaństwa, sakrament Eucharystii, bierzcie, jedzcie, prawda, więc Eucharystia, no ale tutaj, proszę Państwa, najważniejsze to, co Chrystus powiedział, biorąc do swoich rąk chleb, bierzcie, jedzcie, to jest bowiem ciało moje, a potem brał do ręki, czy wziął do ręki, czy do rąk kielich napełniony winem i powiedział, bierzcie i pijcie, to jest bowiem krew moja nowego przymierza, która będzie wylana za was i za wielu na odpuszczenie grzechów. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Wskazał wyraźnie, wskazał, polecając, byśmy właśnie to, co dokonało się wtedy, by to stało się pokarmem naszego nie ciała, ale naszej duszy, bo pokarm naszego ciała to ten chleb powszedni, to ta kolacja, to śniadanie, to ten obiad, to te posiłki różne, prawda, które spożywamy i które pokrzepiamy nasze ciała. A tutaj właśnie to, co dokonało się podczas ostatniej wieczerzy, to jest właśnie ten pokarm dla naszej duszy. Dlatego też zgromadzeni na świętej wieczerzy jesteśmy po to, gromadzimy się po to, żeby karmić naszą duszę, żeby umacniać się wzajemnie, żeby tej wspólnocie eucharystycznej być ludźmi coraz bardziej wierzącymi, w sensie nie teoretycznym, ale w sensie praktycznym, i żeby tą wiarą pokonywać wszelkie zło, żeby tą wiarą dążyć do jedności, tej jedności, o którą modlił się Jezus Chrystus też w wieczerniku. Boże, spraw, aby oni stanowili jedno, właśnie ten wieczernik, ta wspólnota wieczerzy, to jest właśnie ta modlitwa o jedność. Jak wiem, jak my jesteśmy bardzo mocno rozbici, bardzo mocno podzieleni, to jest, mówiąc językiem poety, ból bólów, prawda? Że my nie potrafimy się dogadać jako Polacy, jako ludzie wierzący, że mamy tak wiele różnych zdań. No może różne zdania to jeszcze pół biedy, ale gorzej, jeżeli właśnie te różne zdania są powodem do kłótni, do piekła, do nienawiści, do wzajemnego wyniszczania się. Tak, kochani, no więc
to hasło nowego roku kościelnego, zgromadzeni na świętej uczcie. I właśnie dzisiaj, drodzy Państwo, rozpoczynamy ten nowy rok kościelny, który rozpoczynamy bardzo mocnym akcentem, a mianowicie adwentem. Co to jest adwent? Adwent to słowo znane dla nas bardzo dobrze. Adwent, czyli inaczej oczekiwanie. Oczekiwanie na kogo? No na przyjście Pana, mówiąc tak między nami, oczekiwanie na Boże Narodzenie. Jak ono będzie wyglądać, Boże Narodzenie w tym roku? Pan Bóg wiedzieć raczy, no właśnie, ale tam pandemia, ta zaraza, szalejąca zaraza, to wszystko na pewno nie napełnia nas jakoś nadzieją, ale powoduje, że jesteśmy troszeczkę, że tak powiem, zniesmaczeni, no bo ani na pasterkę w takiej liczbie, w jakiej to zawsze jesteśmy obecni, no ani tam jakieś spotkania świąteczne, ani choinka, ani coś tam jeszcze innego. No w każdym razie czekajmy, zobaczymy, co Pan Bóg da, jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno będzie wyglądało inaczej niż w latach ubiegłych. Kochani, właśnie. Jeżeli chodzi o adwent, to jak wiemy, adwent ma 4 niedziele i właśnie on rozpoczyna się pierwszymi nieszporami, 4 niedzielą przed Bożym Narodzeniem, a zakończy się 24 grudnia. To właśnie wtedy będzie miała miejsce tak zwana Wigilia. Kiedy to będziemy dzielili się opłatkiem? Mam nadzieję, że też szczęśliwie do tego doczekamy, że też to może w wersji takiej skróconej, w wersji zubożonej, ale też to przeżyjemy. Kochani, no życzę, żeby ten nowy okres liturgiczny, żeby ten adwent, żeby ten nowy rok także kościelny, żeby on był powodem do tego, byśmy zastanowili się nad odnowieniem. Odnowieniem naszego życia, prawda? To nasze życie potrzebuje odnowy, tak jak każda dziedzina, czy materialna, czy ekonomiczna, czy polityczna, ona potrzebuje tego odnowienia. Jeżeli my nie odnawiamy, to wszystko się nie tylko starzeje, ale poprzez to zdarzenie niszczeje, prawda? My wiemy z własnego doświadczenia, dlatego właśnie ta odnowa, czyli ten nowy rok kościelny, ten nowy rok liturgiczny, ten nowy okres liturgiczny, niech będzie okazją do takiej refleksji. Co zrobić, żeby poprzez tę odnowę wskazać sobie i innym drogę do tego lepszego, właściwego, dojrzałego życia, żeby właśnie te święta, do których się zbliżamy, do których rozpoczynamy dzisiaj przygotowanie, żeby to były święta na pewno, naprawdę bardzo rodzinne, święta bardzo upragnione i święta, które spowodują nie tylko, że bardziej odpoczniemy, czy zgromadzimy się w naszych rodzinach, jak powiedziałem, w sposób taki pandemiczny, ale że będą to święta i że będzie to czas adwentu, który rozpoczęliśmy dzisiaj, który dzisiaj rozpoczynamy, który zmusi nas, czy który wymusi na nas, tak, nie bójmy się tego słowa, pewnego rodzaju właśnie taką refleksję i chęć do tego, a jednocześnie wezwanie do tego, żeby pracować nad sobą, nad odnowieniem naszego życia na każdej płaszczyźnie i religijnej, i tej życie płaszczyźnie duchowej, i materialnej, i politycznej, i społecznej, i każdej innej, jaka ma miejsce właśnie w tym życiu naszym doczesnym. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się rok kościelny, rok liturgiczny, który, jeszcze raz podkreślam, przebiega pod hasłem Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Pozdrawiam, zostańcie z Bogiem. Dziękuję bardzo.